Jesteśmy tutaj z uczniami prawie w każdym roku, ponieważ bardzo ważne jest dla nas życie wartościami Jana Pawła II. Dzisiejszy przyjazd, dzisiejsze pielgrzymowanie ma dla nas szczególnie dużą wartość, ponieważ w tym roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Lubsku obchodzi 50-lecie. I spotkanie tutaj, zawierzenie Najświętszej Matce Boskiej wszystkich naszych uczniów, nauczycieli, emerytów, naszych działań szkolnych ma dla nas wyjątkowe znaczenie, a spotkanie się w grupie razem ze wszystkimi umacnia nas w tym dobrym działaniu, w tym umiłowaniu Boga, umiłowaniu Ojczyzny, w tym prawym postępowaniu z szacunkiem, z godnością, z wiarą. Chcemy, żeby ci uczniowie dowiedzieli się, żeby zobaczyli na własne oczy, że nie jesteśmy maleńką wyspą na Opolszczyźnie, która żyje wiarą i wartościami Jana Pawła II, ale że tutaj w Częstochowie są setki, tysiące dzieciaków i młodzieży z całej Polski i widzą i żyją też tymi wartościami. To jest dla nas takie umocnienie, że warto, że trzeba. Jest Polakiem, był dla nas bardzo ważnym człowiekiem. Paweł II był bardzo dobry, był super, bardzo kochał dzieci, bardzo kochał kremówki. Jan Paweł II miał miłość do innych ludzi, kochał ich. Jan Paweł II był bardzo mądrym człowiekiem i pomagał ludziom. My żyjemy tymi wartościami na co dzień i nasi uczniowie to wiedzą. My często przypominamy imię Pana Jana Pawła II i to, co robił. I dla nas to jest bardzo ważne. Każdy z nas może być misjonarzem w swoim domu, w swojej rodzinie, w swojej klasie. Każdy z nas może pomóc koledze, koleżance w tym, aby odnalazł drogę na niedzielną mszę świętą. Może ktoś z kolegów czy koleżanek lekceważy sobie katechezę, a to takie coś dodatkowego. A przecież to jest szansa, aby poznać Pana Jezusa, Ewangelię, aby potem być misjonarzem. Dzisiaj modlimy się o to, aby każdy z nas, tak jak święty Piotr z dzisiejszej Ewangelii, tak jak święty Jan Paweł II, aby każdy z nas mówił słowem i życiem. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. W ciszy serca pomyślimy, czy te słowa są szczere. Jak ja kocham Pana Jezusa, czy naprawdę?